A w naszym szlagierowym studiu już teraz mogę przywitać gościa. Producent muzyczny, wokalista, artysta. No, szłoby już wymieniać. Zbyszek Lemański, witam cię serdecznie, Zbyszek. Witam cię, Sebastian, witam wszystkich widzów. Zbyszek, na początku, zanim przejdziemy do takiego clue naszej rozmowy, to chciałbym się dowiedzieć, bo jako doświadczoną postać, jako doświadczoną osobą, bo na tym rynku muzycznym jeżdżeć ładnych parę lat, wiesz, też był taki moment, że uprawiał żeś troszkę tego disco polo, to w tych też dobrych czasach. Teraz już bardziej szlagierowa muzyka jakaś tam w tych twoich twórczości się pojawią. Ale powiedz mi, czy jakby zestawić te dwa nurty, czyli disco polo i szlagierowa muzyka, czy jest jakaś różnica pomiędzy jednym hitem a drugim hitem? Zadałeś pytanie, na które jest bardzo trudno odpowiedzieć, ale tak przewrotnie odpowiem. Powiedziałeś, że ja bardziej przeszedłem w stronę szlagierów. Może to nie tak do końca, ponieważ mi się czasami wydaje, że ja robię muzykę szlagierową, a odbiorcy, których znam, mówią, słuchaj, to nie są szlagiery. Także wiesz, oni jednak wyczuwają w tym, że ja nie jestem taki do końca szlagierowy, że jednak u mnie ta nutka disco gdzieś w tych piosenkach się pojawia i właściwie to te moje piosenki to są coś pomiędzy disco, a pomiędzy dance, a pomiędzy szlagierami. Tak typowo szlagierowo to ja raczej chyba nie potrafię zrobić muzyki. Tak się o tym przekonałem po tych kilku latach, kiedy próbowałem to robić. Ale jednak pojawiając się na tym naszym śląskim rynku muzycznym, te twoje numery ujmują tych słuchaczy i odbiorców. Tak, a to właśnie może dlatego. Może dlatego, że one są trochę inne. Bo jest bardzo dużo zespołów, które stara się śpiewać tylko szlagierowo. Wiesz, i tych produkcji jest tyle, tych piosenek jest tyle, że powiem ci szczerze, że jak ja bym był słuchaczem, to miałbym trudno wybrać jakiegoś swojego ulubionego wykonawcę, bo jest bardzo dużo tych fajnych i dlatego tutaj warto się wyróżnić czymś, co jest może trochę inne stylistyką muzyczną i wtedy może łatwiej będzie znaleźć tego słuchacza, któremu się to spodoba. I tak właśnie w tą stronę pojechałem. Tą stronę. No i dobrze, Zbyszek Lemański się wyróżniał, państwo się też wyróżniają, bo służecie cały czas razem z nami. Nikaj się nie ruszajcie, zostańcie. Za chwilę kolejne pytania. Setki zagranych koncertów, Zbyszek, u ciebie to też bogate doświadczenie, bo każdy koncert praktycznie jest inny, bo nie wiadomo, jakie warunki się zastanie. Ale powiedz mi, czy jest jakoś taką ulubioną, nie wiem, ulubione miejsce twoje, które uwielbiasz grać koncerty, może jakoś ulubiona scena, scenografia, światło, coś, co powoduje, że ta adrenalina jeszcze bardziej rośnie, no i wtedy z takim powerem wychodzisz na scenę. Wiesz, co są... Jedna taka rzecz chyba jest najważniejsza. Ja najbardziej lubię grać wtedy, kiedy już jest ciemno. Mówię teraz o koncertach plenerowych. Nie lubię grać na przykład latem o 16, bo wtedy jakoś tak wszystko za bardzo widać. Ja lubię, jak publiczność widzę tylko ten przód przed sceną, która jest oświetlona, a dalej już nie widzę, co się dzieje. Wtedy jakby mam największą swobodę na scenie. Jak za dużo ludzi widzę przed sobą, to trochę mnie to peszy, ale z drugiej strony mam coś takiego, że na przykład łatwiej mi jest mówić do 1000 osób, niż na przykład do kamery. Mówienie do kamery, gdzie nie widzę publiczności, sprawia mi wielką trudność, uwierzcie. Czasem też tak było, ale jest coś takiego w artystach, że właśnie kiedy nie widzą tych pozostałych i tych reakcji, no bo chyba się wtedy troszkę człowiek wytrąca, nie? Że jaki jest odbiór, czy jest dobry i najczęściej zawsze ten wzrok wpada na tych, co są najmniej zainteresowani. Nie? No, tu masz rację. Czasami tak jest, że są osoby, które chyba są gdzie indziej myślami niż na koncercie, no i one trochę rozbijają, ale ja staram się zawsze wyłapać tych, którzy się wczuwają w koncert, staram się z nimi też nawiązywać jakiś dialog, oczywiście z tymi, których widzę z przodu, tak jak powiedziałem. Czasami też zabieram jakieś osoby na scenę, wtedy też można ciekawe rzeczy stworzyć i wymyślić tak na spontanie. Ale a propos miejsca jeszcze, no to... No właśnie, jest takie miejsce? Tak, to
bardzo mi się podobało na jednym koncercie. Grałem tam co prawda raz w życiu. To był Amfiteatr w Mrągowie. I z chęcią bym tam powtórzył swój koncert, bo jakoś był tam taki specyficzny klimat. Nie wiem dlaczego, ale było coś innego. Tak, to jezioro za plecami i ta publiczność, która po prostu była bardzo mocno roztańczona. Mrągowo, jak nas oglądacie, jak nas słuchacie, Zbyszek Lemański jest chętny, żeby wystąpić. Więc tam numer na pewno znajdziecie w internetach. Dobrze, panie, panowie, kolejne pytania już za chwilę, bo będziemy zbliżać się do tego najważniejszego. Żyj nam 100 lat, uśmiechaj się szeroko, szczęśliwą bądź i miej na wszystko oko. Zbyszek, teraz chwilę jeszcze o twojej płycie, bo te twoje ostatnie wydawnictwo takie młode jeszcze jest, można powiedzieć, czyli Piosenki do tańca. Tam z bonusami 14 utworów, z tego co dobrze, że się przygotował i pamiętam. Pamiętasz, ja nie pamiętam do końca już. A my tu promujemy cały czas telet z Grzyj nam 100 lat. Ale czemu o tym zaczynam w ogóle wspominać? Raz, że fajnie ta płyta posłuchać, fajnie ją mieć, a dwa, no właśnie, dzisiaj jest taki czas tej cyfryzacji i tego wszystkiego, że wszystko wszędzie można mieć. No i przede wszystkim nie trzeba za to płacić, bo za chwilę da się to skądś ściągnąć, ktoś udostępni, ktoś się podzieli. No i czy to nie jest troszkę tak, że kiedy ty tworzysz, oddajesz siebie, swoje serce, swój czas, swoja praca, za chwilę nie widać z tego jakby owoców, no bo każdy robi po to, żeby jakieś owoce pozbierać. Czy to cię nie zniechęca do tego tworzenia? Trafiłeś w samo sedno. Powiem ci, że naprawdę z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc coraz częściej myślę o tym, że jest to coraz trudniejsze, żeby to zmonetyzować, jak to się ładnie mówi, czyli żeby ta praca włożona w tą muzykę przyniosła jakieś korzyści, no bo wiesz, zdjęciami z koncertów, które sobie zamieszczę w portalu społecznościowym, no nie zapłacę rachunków niestety, a to jednak trzeba myśleć o tym, żeby to monetyzować, żeby zarabiać na tym pieniądze, no bo... Tak, to jest mój zawód. Ja zawsze starałem się żyć tylko z muzyki, nic innego nie robić. No ale jest to coraz trudniejsze i w wielu przypadkach wielu moich znajomych no, musiało zająć się oprócz muzyki jeszcze czymś innym, żeby mogli przetrwać. No bo nawet chodzi. Czarny chleb i czarna kawa, to już na to nie starczać może za chwilę. Ale jest jakieś rozwiązanie tego problemu? Widzisz jakiś sposób na to? Wiesz co... Pewnie jest, ale ja jakoś do końca nie potrafię teraz na ten temat dać jakiejś złotej recepty. Najważniejsze jest to, żeby właśnie osoby, które słuchają muzyki, czyli nasi fani, bo się zwracam do wszystkich fanów, do sympatyków zespołów, żeby jednak pomyśleli o tym, że artyści też muszą z czegoś żyć i żeby jednak kupili tą płytę, a nie ściągali coś za darmo z internetu. Albo kupili MP3 legalnie, tak, bo to też można. Legalne źródło, czy to cyfrowe, czy nośnik, to jest najlepsze źródło i ja się pod tym podpisuję, no bo przecież to w dwie strony działa. Bez tych ludzi, którzy tego słuchają, nie ma artystów, ale bez artystów też nie będzie tych ludzi, którzy będą mieli czego słuchać. Tak, wszyscy jedziemy jakby na tym samym wózku i na tym to polega. A szlagierowo rodzina nie jest mało. Panie, panowie, już za chwilę ostatnie pytanie, bądźcie z nami. Miłością się radosna i beztroska, nie przejmuj się i bądź piekielnie boska. No i teraz ten moment najważniejszy, z którego my się tutaj trafili i spotkali, bo 18 listopada Chorzowskie Centrum Kultury, tam promocja solowego debiutanckiego krążka Edka Dworniczka, a ty jako artystyczny gość pojawisz się na scenie. I coś mi się wydaje, że to nie jest pierwszy raz, kiedy możesz pojawić się na scenie artysty, który promuje swoje wydawnictwo. Tak. Bywało tak już na pewno. Tak, bywało i uważam, że to, że artyści występują wzajemnie na swoich koncertach, na koncertach promujących ich twórczość, to jest akurat bardzo dobra i super sprawa i bardzo to popieram, ponieważ no, jeżeli my artyści między sobą nie będziemy się wspierać, tylko zaczniemy konkurować, to będzie jeszcze gorzej niż jest. Także już musimy konkurować z miejscami, gdzie można za darmo ściągać naszą muzykę, musimy konkurować w różnych stacjach, na przykład radiowych, telewizyjnych, więc nie konkurujmy między sobą, przynajmniej wspierać. Starajmy się nawzajem jako artyści, właśnie występujmy na swoich koncertach, bo to jest wtedy naprawdę fajnie, a poza tym można dobrze się pobawić, koncert wychodzi wtedy ciekawszy dla publiczności, co jest najważniejsze, bo my w końcu jesteśmy dla publiczności, a nie dla siebie i polecam, żeby wszyscy artyści tak właśnie robili.
Taką tradycją też tych koncertów, kiedy promuje się swój krążek, jest to, że każdy artysta na koniec otrzymuje krążek danego wykonawcy, którego wystąpił. Kiedy taki krążek dostajesz, jadąc na przykład do domu, wciepujesz go, słuchasz, analizujesz, powiesz, kurde, fajny numer, a to bych zrobił lepiej. Tak, ja często słucham właśnie piosenek zespołów, które są też na scenie, ale to nie tylko dlatego, żeby, nie wiem, skrytykować na przykład, bo to nie o to chodzi, tylko po to, żeby zobaczyć, jak ktoś inny gra, jakie ma brzmienie, jakie używa stopy, jak ja to mówię, czy coś brzmi bardziej dance'owo, czy coś bardziej szlagierowo, żeby po prostu znać klimaty tych zespołów, żeby być na bieżąco. Żeby być na bieżąco. Dobrze, Państwo też, żeby być na bieżąco, czyli zostańcie razem z nami. Zbyszek, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję również. Niezmiernie miło. No to co, Państwo zobaczą się ze Zbyszkiem 18. Tak, zapraszam serdecznie. A ze mną już za chwilę, bo lecimy dalej z programem.